Kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj będziemy robić poradnik o czołgu przypominającym Centuriona. A teraz na poważnie już zacznę mówić części do tego czołgu Lego, który ma niby przypominać Centuriona. To jest taki mini czołg. Mój kolega powiedział, że przypomina Centuriona z World of Tanks. Ja to szybko ogarnę, żeby nie tracić czasu i pamięci na tablecie, ale. Teraz zacznę mówić rzeczy, które są potrzebne. Trzy takie o piękne kółeczka. Dwa takie o. Ja drugiego takiego nie mam. To mam czaszkę, która mi się bardzo podoba. Dwa szare, które będą włazami. Cztery kółka w byle jakim kolorze. Jeden taki o. Dwie takie kratki wentylacyjne, jak to można powiedzieć. Jedna taka część z dziureczką, o, taka. Dwie takie na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 8? 4? No, na 8. Dwie części na 8. Dwie takie na 2 klosuszki, 1 na 2. Tamte były 2 na 8. 6 takich, 2 na 4, 1 na 4. Dwa takie z dziurką, żeby można było sobie jakieś akcesoria doczepić. Cztery takie o. Jeden taki o. Cztery takie. O. Jedna taka, dosyć rzadka część. Jedno takie, to jest od kółek Lego. Jedno takie 2 na 6, jedno takie 2 na 8, jedno takie o gimnastyka, jedno takie albo jedno normalne zamiast tego. Zależy co wolicie. Jeden tak, jedno takie, jedno takie. Trzy takie, ja sobie wziąłem jeszcze z wilka. Z wilkiem. Dwie takie o. Ja drugiej nie mam, to wziąłem to. Jedna antenka. Bardzo fajny element z tej antenki. Dwie takie haczyki. Dwa takie haczyki. Jeden taki pręcik, tak jak we wcześniejszym czołgu. Pojawi się zdjęcie w tym momencie. Jeden taki. Jeden taki, 4 na 4, 3 takie, 1 taki, coś takiego, taki jakby skosek, 3 takie, o, 1 na 2 wysokość, 3 mini klocuszki. I takie z ukosem, bo w wcześniejszym filmie źle pokazałem. Ukos. A teraz przejdziemy do poradnika. Zaczniemy od podwoja. Bierzemy te trzy kółka. Bierzemy jeszcze ten piękny mały kluciuszek w jednym. Nie, pomyliłem się co. Nie, nie ten! Nie ten, nie słuchajcie co ja pieprzę. Ten! Tego, to już słuchajcie co ja pieprzę. Coś takiego. Tak. Jeszcze tutaj dajemy klocusiek i podwozie mamy jakby gotowe. Teraz zajmiemy się ochraniaczami na koła albo na gąsienicę, zależy jak to woli mówić. Bierzemy takie dwa, bierzemy cztery OT, cztery te byle jakie klocuszki, to muszę je znaleźć, bo ja mam bałagan na podkładce na biurku. No. Już mam. Tego nie bierzemy, nie słuchajcie, nie patrzcie. Bierzemy jeszcze dwa takie. Dwa takie. Dwa takie. Te dwa takie. I te cztery takie.
Dobra, zacznę już pokazywać. Bierzemy jedno takie i bierzemy drugie takie. O. Wczepiamy takie 1 na 2 i stawiamy. I znowu bierzemy taki jeden, robimy coś takiego, drugi i dajemy taki 1 na 2. Teraz bierzemy taki i dajemy taki, taki, taki i taki. Mamy jedną taką część, teraz druga. Teraz bierzemy te wcześniejsze części OTO i doczepiamy do nich to byle jakie kółka. O, wziąłem niepotrzebną jedną część. Takie. Tak. I tu tak. Pięknie. Teraz bierzemy te i patrzcie. To jest przód. Takie te płaskie, te z tymi wypustkami, to jest tył. Te płaskie to jest przód. No to bierzemy tak. I tu na tym klocku ma zostać taka jedna kratka i wczepiamy w tą drugą. A z kolei z tyłu mają zostać dwie kratki. Czyli raz, dwa. I dopiero na trzeciej od tyłu wczepiamy. Jest odstęp dwóch na środku. A teraz zbierzemy drugie i robimy dokładnie to samo. Tylko że teraz już jest łatwiej. Mamy gotową osłonę. Teraz robimy nadwozie. To jest chyba najtrudniejsze. To jest takie średnie. Nie, to jest najtrudniejsze. I teraz mamy gotowy taki kawałeczek, to odsuwamy i bierzemy takie dwa, takie, taki jeden i takiego jednego. Teraz nabijamy do tego takiego jednego, potem wczepiamy tego jednego. Ten klocek też się przyda, ale to zaraz. Teraz wczepiamy tu tego i przesuwamy ten tobołek i tutaj dajemy tego testo i podczepiamy do tyłu o. I bierzemy jeszcze antenkę. Teraz bierzemy cztery takie i jeden taki mały klocuszek. Jeden taki klocuszek podczepiamy do jednego po tej stronie. I bierzemy taki drugi i odstawiamy na bok. I bierzemy takie dwa i podczepiamy z tyłu i to łączymy. A teraz najtrudniejsze z całego, czego ja mogę trochę nie zapamiętać. To jest tak. To bierzemy wszystko, co nam zostało. No prawie wszystko, z wyjątkiem kilku części, bo zapomniałem ich wam przedstawić. Dobra, jak to było? Bierzemy te dwie. Muszę sobie przypomnieć. Bierzemy, o tak, podczepiamy. Bierzemy jeszcze jeden taki. Nie, bierzemy całą resztę, czyli cztery. No i tutaj z tej strony. Z lewej podczepiamy to, a z prawej. Kurczę, otwarło mi się. Podczepiamy taki klocek. I ten żółty. No, ale to jeszcze nie koniec. Tutaj z tyłu, nie no, źle zrobię. Tutaj, nie no, znowu źle zrobiłem. Nie mogę, o, już wiem jak to się robi. Nie wiem, już wiem, pamiętam.
Robię pauzę, żeby sobie przypomnieć. Dobra, już wiem, gdzie się pomyliłem. Mamy tą część. To ja dobrze zacząłem. To bierzemy to. Wczepiamy tu. Takie dwa pojedynczaki. I wczepiamy tu. I się pomyliłem, bo tego zostawiamy. I tego też. Bo tego to zapomniałem pokazać, że jest tutaj. I tutaj go podczepiamy. Ale to nie jest skończone, patrzcie. Bo tutaj podczepiamy jeden tak. Widzicie? Tylko ja zgubiłem jeden klocek. Bierzemy tu. I tu. I jeszcze tylko tego sosuszka, czyli władza, tu podczepiamy. A teraz się wrócimy do części, o której zapomniałem, czyli jeszcze to podwozie. I bierzemy praktycznie wszystko, co nam zostało, idzie już do podwozia. Odstawiamy na chwilę to i patrzcie. Tu bierzemy to. To. Są takie podwójne dwa, żebyście mogli sobie jakieś tam dodać i czepiacie to tutaj, do przodu. A teraz robimy coś takiego. Ja mam takie. O, tak. I podczepiamy to. I jeszcze ten element całkiem niepotrzebnie wziąłem, bo w ogóle się nie nadaje do niczego. A teraz bierzemy to i to. To już długo trwa, ponad 12 minut. O, tak, że jest na równej wysokości. Teraz bierzemy, oj kurczę, rozwaliłem na dwudówkę, a nie. No i patrzcie, tak żeby wystawała o jeden. Próbujemy zamontować. I dobra. Teraz z tego wczepiamy tak samo. Teraz tutaj. Ten tył, jak sama nazwa tył mówi, że tył, dodajemy. I teraz patrzcie. Przód lufy wczepiamy. Nie no, coś. Ja! W złym miejscu! Włączyłem. Tutaj. Jak macie tak, jak ja miałem, no to przestawiajcie. I teraz bierzemy tutaj. I tutaj. I mamy czołg, tylko że jeszcze te osłony czasami idą w dół, to je po prostu palcem popchnijcie do góry. A gotowy czołg wygląda, nie wiem czy to naprawdę jak ten Centurion wygląda. Tak. Pam, 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 pam. Jeździ! Wraca wieżyczką. Ma antenę. To bułki! Jak ktoś chce, to teraz na ekranie się wyświetli sekcja zdjęciowa.